Z nami trener Stefan Antiga po wygranej 3-1, już drugiej w tej Lidze Światowej z Brazylią. Trenerze, gdy patrzyliśmy na skład Polaków w ostatnich meczach, można było żartując albo będąc złośliwym powiedzieć, że stawia pan na swoich byłych kolegów klubowych ze Skry, bo grał Paweł Zatorski, Karol Kłos, Andrzej Wrona, Mariusz Wlazły. No dzisiaj w składzie był Piotrek Nowakowski, w składzie był Rafał Buszek, był Dawid Konarski, czyli dzisiaj było postawione na zawodników Asekoresowi, czyli to nie jest tak, że w reprezentacji będą grali tylko zawodnicy z Bełchatowa. No, najlepsi będą grać, albo które mają najlepsze formy. I nie mnie interesuje, gdzie grają. To naprawdę nie szkodzi. Nie ma znaczenia. No, tylko to dla mnie gra lepiej, będzie grać. To wszyscy chcemy, jest wygrać. Czy trener jest tak bardzo odważny? Postawia na wielu młodych zawodników i my dziennikarze czy kibice trudno jest nawet skład przewidzieć, jaki będzie w danym spotkaniu. Tak dużo jest zmian, a i tak wygrywacie. To dla mnie było ważne, tak. Piotr Nowakowski pokazywał dzisiaj, że wracał po przejawie i grał naprawdę bardzo dobrze. Kiedy potrzebowaliśmy, Bartek Kurek wychodził i grał też bardzo dobrze. To jest super dla mnie. Każdy jest gotowy i da coś do drużyny. I no, team spirit jest najważniejszy. I pokazaliśmy jeszcze raz, że walczymy na boisku i nie podajemy nigdy. Czy jesteś już blisko wyjazdu do Florencji na turniej Final Six, tej wygranej? Jeszcze nie. Jeszcze 5 meczów i będzie bardzo, bardzo trudny, bo myślę, że Brazylia chce rewanż już niedziela i potem mamy grać 4 razy przeciwko Iran. I wygląda, że Iran jest tutaj ma najlepsza formy. Dzisiaj bardzo dobre spotkanie zagrał Dawid Konarski, kolejny atakujący. Aha. Który z atakujących nie jest na boisku, czy Mariusz Wlazły, czy wcześniej Grzesiek Bociek, no dobrze się spisują, to też jest tutaj rywalizacja, to ciekawe. Tak, no oczywiście właśnie graliśmy, trzy atakujący grali i wygraliśmy 3 razy. I no jest bardzo ciekawe, tak jak mówisz, duża rywalizacja i wszyscy trenowali bardzo dobrze. To jest super dla nas. No dobrze, czego się spodziewać po tym drugim spotkaniu z Brazylijczykami? Czy oni mogą zacząć już na przykład w innym składzie, tak jak dzisiaj kończyli z Vizotto czy Fontelesem? Tak, no to możliwe, bo Vizotto i Fonteles grali bardzo dobrze i Brazylia też ma dużo zawodników i wszyscy są gotowi pomagać drużynie.